Pisaliście, że ona jakoś bardzo fajnie brzmi w tej grze, że jest taki moment, kiedy załącza się ten NV-tek i wtedy to jakoś inaczej brzmi. Tylko o którą wam chodzi? O Type-R? 9.7 ktoś pisze. Czyli ta. No dobra, ja myślę, że możemy ją porobić. Dawaj V12. Nie wiem, co będziemy mogli z nią ogarnąć. Najpierw posłuchamy, jak sobie brzmi normalnie. Okej. Wyłączamy muzykę. Także to jest prawdziwy Sebiksowus. Kurde. Zaraz obok wszystkich golfów. Kula ziemska zaczęła się obracać w drugą stronę, jak V-tek wystartował. Kurde. Ech, 5000 obrotów. To zależy, jakbyśmy tam zrobili jakieś mapowanie silnika, jakiś tam tuning, chip tuning i inne pierdoły, to może by tam i zwiększyć, nie? Można było wtedy. Przy których obrotach się ten V-tek załącza. Musiałbym sobie zmienić zegary, żeby mniej więcej, ale to jest gdzieś tyle, nie? I rzeczywiście słychać, że tam ten dźwięk troszeczkę się zmienia chyba. Tak gdzieś tutaj. Czekajcie, może w środku. Tutaj mamy... O, czekaj. Przy 5000 niby się załącza ten V-tek. Na gagusia, na drift, dawaj go w carbon? A w carbon? Dobra, no zobaczymy, na razie robimy Hondę. Dobra, i 5000 obrotów, tam macie zegary, o teraz będzie lepiej widać zegary, nie? Czyli jak strzałka ta po lewej stronie będzie na środku mniej więcej zegara, tam jest piątka, nie wiem czy dobrze widzicie. To wtedy się powinien ten dźwięk silnika zmieniać. Może chodźmy sobie na... O, gdzieś tutaj. O, teraz widać się zegary dobrze, nie? Słychać! Jest coś takiego, zmienia się ten dźwięk tutaj. Weźmy od niskich obrotów, o, w ten sposób. I słuchajcie. Słyszycie? Wow! Przy 5000 jest, wchodzi w taki inny dźwięk. No, nieźle. Fajnie to zrobili. Słuchajcie. I patrzcie na wskazówkę obrotomierza po lewej stronie, macie ją. Słyszycie ten moment? O, słuchajcie teraz. O. Nie. Dobra, w takim razie... Jedziemy zrobić coś z tą Hondą, no bo teraz no, trochę za wolna jest. Ja myślę, że tak 4 paki to damy radę na seryjnym silniku osiągnąć. Myślę, że spokojnie. To auto na drag. Uuu, bez kitu, to może być ciekawe. I napęd tylko naprzód, nie? To co myślicie, żeby na draga robić? Gnoja? Ech. Pierdzi jak po grochówce. Jak w Polszczy go zrobić? No dobra, to robimy go na draga. No w takim razie na drag, jak to w Polsce, zrobimy z niego koksa. Ale zostawiamy standardowy silnik. Odciążymy go tak, żeby ważył 3 kilo. Dawaj na sticker bomb. O, to może być ciekawe. No na pewno jest takie jakieś malowanie. Dobra, zobaczmy co możemy tu wsadzić. No, możemy tutaj pojemnościowo małe silniki sadzić, ale pewnie jakieś tam... Dobra. Tutaj na dragi, ale zróbmy te dragi może z napędem naprzód, co? Lepiej nie patrzeć, co ma pod maską. A, no tak, pewnie twórcy doszli do takiego... Okej, na pewno musi być jakiś tutaj najgorszy spoiler, jaki jest. Taki cringe. Super. Dajmy sobie cyk. Super. I mamy. Teraz opony dragowe.
Z przodu jak się da, to byśmy zmniejszyli jeszcze cal, ale nie wiem czy się da. Oczywiście grube opony jak stąd do księżyca. I dajmy jakieś felgi takie dragowe bardziej, takie pełne. Takie jakieś typowo dragowe coś. Na przykład takie. Cal, no już tutaj mamy maksymalnie, ale z tyłu dajmy takie duże kółko. Wtedy będzie wydało się taki bardziej dragowy, nie? Dobra. Sprzęgiełko. Cyk. Teraz to ma wloty nietoperza. What the fuck? Jakie wloty nietoperza? Okej, okay, zawieszenie. Możemy z niego driftowu zrobić. Siep. No właśnie, ile on waży? Oh shit! No waga jest, powiem wam, bardzo fajna. Niecała tona. 935 kg, to jest malutko. Myślę, że można się nawet fajnie zbierać. Żaden hatchback więcej jak 370, tak mi się wydaje. Co? Stary? Przecież Golfa robiliśmy. Ale Golf to jest hatchback? Sticker bomb, tam mówiliście i mi się ten pomysł podoba. Czy coś mamy takiego? Jest. Oh shit! Czuję się jak w domu. Co to za kurde fury tu podjechały? Jedziemy, bierzcie dragowe fury, jedziemy. Zobaczcie jaki dragster. Ja pierniczę. Negatyw z przodu. Do dragów? Nie no, coś ty, nie możemy tak zrobić. To musi być dragowiec. Ale z przodu musimy ciśnienie na pewno zmniejszyć. Z tyłu dajmy największe. Zobaczymy co się z nim stanie. Będzie leciał w kosmos. Okej, tu nie musimy nic robić. Dajmy mu tylko z przodu miękkie zawieszenie, żeby fruwał. I przód obniżmy do maksa dodatkowo. A tył dajmy mu twardy, kurde. I z tyłu dajmy mu... Będzie śmiesznie wyglądał. Teraz tak, tutaj. Cyk, ma być twardy skurczywyk. Ten tył będzie mu chyba podskakiwał, coś tak czuję. To musi być samochód dragowy, więc ten. Dawaj dodge na drift, kaczor. Zrobimy różne samochody, spokojnie. Dobra, to... Patrzcie, jak ten... Zajebisty będzie. Patrzcie na to. Chodźmy na draga. Zaczniemy sobie od tego. Fajnie pochylony jest tak do przodu, nie? Ekstra! No dobra, zobaczymy. Zobaczymy jak sobie poradzę z ludzkami. Może być ciężko. Oh shit. Dobra, dajmy sobie tutaj w klasie S1. Nie wiem czy tutaj mam jakieś... To jest klasa S1. Tu jest S1. Okej. Okay. Ciśniemy, kurde. No, z tyłu mamy cieniutkie kółeczka jak od taczki. On jest tak, ja go tak zrobiłem, żeby był pochylony do przodu. Z przodu mamy niskie zawieszenie, ale w dodatku ono jest bardzo miękkie, więc... Jak będziemy jechać szybciej, może być tak, że... Będziemy gdzieś tam obcierać tym przodem. To może być ciekawe. Czy kradziony? Jak elektryk mówicie. Węgla mu dosyp. Dobra, o kurde. Spróbujemy. O, ale się zmulił. Co tam o dwa ogórki pojechały? I mały cip-cip. Dobra, jedziemy w takim razie na kolejnego draga. Może dłuższego i tam wybierzemy sobie tylko klasę hatchback. Ej, co mi się tutaj jeszcze... O Boże, dobra. To trzeba przed streamem podawać ograniczenia. No tak, bo nie wszyscy mają samochody porobione, nie? (Grywka)
Mamy tutaj całkowicie zablokowany dyferencjał, więc przy dodawaniu gazu jest ciężko nim skręcać. Ale jest całkowicie odblokowany, jak się już puści gaz, więc jest spoko. Jedziemy teraz na tego najdłuższego draga i tam wybierzemy same hatchbacki. Ciśnij go tak, że olejem będzie pluć. Spróbujemy. Dziękuję Różu Pan za piątaka na super czacie. No skręcać tym się nie bardzo da. Ale tu nie o to chodzi, żeby skręcać, nie? To nie jest samochód do skręcania. Nie, to pierdziele. A czy on by dobry był na te, na zakręty? To jest mały samochodzik, lekki w ogóle. Tylko no, zrobiliśmy go pod dragi. Po to on jest. Weźcie teleportu i słuchać się nie da. Już, spokojnie. Wszystko pod kontrolą. Ale ja was rozumiem, ja też sobie ściszę słuchawki trochę. O, nie chcę go słuchać, naprawdę. 180 licznik zamknięty, mówisz? Zobaczymy. Jak to brzmi? Strasznie. Jezu, nie mogę tego słuchać. To wchodzi w jakiś rezonans, nie? Ała! Moje uszy! Nie! Jak to brzmiało? Shit! Co to było? Wojna czajników. Ale ze środka brzmi fajnie. Z zewnątrz dziwnie. Oh my god. Nie, dajcie spokój. Nie, ja nie chcę już jeździć tym samochodem. Nie chcę. Zaraz tłoki wypluję. No, na masę takie.